Dzień dobry. Archiwum powraca. Dzisiaj Szwecja i album, który jest jednym z lepszych szwedzkich albumów lat 90., ale zarazem album, który tak naprawdę chyba nigdy do końca nie doczekał się należytej mu uwagi, należytego mu docenienia i wysokiego miejsca gdzieś tam w rankingu, o ile w ogóle o jakichś rankingach można mówić. Ale trochę szkoda, że ten Nord od Setterial jest tak jakby całkowicie z boku. No ale jest to na pewno też album, o którym można sporo powiedzieć i dzisiaj mam zamiar to uczynić. Zapraszam. Setterial to szwedzki zespół, który w latach 90. stworzył kilka naprawdę dobrych rzeczy. No a najlepszą z nich jest właśnie album Nord. I to jest taki album i w ogóle zespół, gdzie wszystko wskazywałoby na to, że ja nie powinienem za bardzo szaleć za tym. Może nie album bardziej, ale właśnie zespół, który raczej nie spełnia wielu warunków, których ja oczekuję. Przede wszystkim to jest szwedzki black metal, a ja nigdy nie byłem wielkim fanem szwedzkiego black metalu i szczerze powiedziawszy, jakbyśmy sobie tak krajami polecieli, to oni gdzieś tam byli na 5. miejscu chyba u mnie dopiero. Ale jak już też mówiłem, tu nie chodzi o rankingi. Natomiast to jest taka pierwsza czerwona flaga, która powinna gdzieś tam mnie zatrzymać. No druga jest taka, że Setterial tak naprawdę na tym Nord to się skończył. Okej, jeszcze Lords of the Night Realm dało się posłuchać, ale praktycznie do tego nie wracam. Znaczy inaczej, w ogóle do tego nie wracam. Natomiast do Nord wracam. No i ostatnio właśnie do niego wróciłem, ale to moment, bo ten Setterial, kiedy w 96 roku wydał Nord, no to wcześniej miał na koncie demo, epkę i split. I to są fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Ale ten Nord według mnie to jest ich szczytowe osiągnięcie, potem to już jest zjazd i niestety jest coraz gorzej. Wreszcie zaczyna się kabaret w pewnym momencie i w ogóle ten Setterial mógłby sobie pójść w zapomnienie. 96 rok to już jest czas, kiedy black metal tak naprawdę zaczyna dryfować w bardzo złe rejony. Robi się coraz bardziej komercyjny, robi się coraz bardziej powszechny, robi się coraz bardziej cukierkowaty też, ale oczywiście masa zespołów nadal gra go tak, jak grać się go powinno. No i Setterial ze swoim Nord na pewno wpisuje się w ten trend, oczywiście no niestety potem pójdą w te gorsze rejony, ale na Nord osiągnęli swój szczyt i prezentują tutaj black metal najwyższych lotów. Wydaje ich Napalm Records. No i to kolejna historia, którą można by pokazać jako czerwoną flagę, ale musimy pamiętać, że dzisiejsze oblicze Napalm Records to nie jest oblicze Napalm Records z połowy lat 90., bo kiedyś ta wytwórnia wydawała naprawdę dobre rzeczy. I jeśli widzieliśmy coś z logiem Napalm Records w tamtym czasie, to można było przyjąć, że będzie to naprawdę dobry black metal. No teraz jest zupełnie inaczej, teraz Napalm Records to jest po prostu pośmiewisko. Tak więc nawet ta wytwórnia tutaj nie deprecjonuje jeszcze albumu, bo po prostu wtedy było ok. Nord, jak już powiedziałem, wydany w 96 roku, to black metal ze Szwecji, ale tak naprawdę szwedzkie granie dla mnie zawsze charakteryzowało się takim troszkę jednak cieplejszym obliczem. To znaczy nie było w nim tyle mrozu, tyle zimna.
Oczywiście było zło, była ciemność, natomiast to było zawsze trochę inne brzmienie od sąsiadującej chociażby Norwegii, a właśnie Nord według mnie dużo bardziej wpisuje się w norweskie granie z pierwszej połowy lat 90. i według mnie na tym ten album został zbudowany. I bardzo dobrze, bo dzięki temu jest po prostu świetny. Nord z okładką swoją zimową, z okładką typu Beckett Nexehmu, czyli choinki i śnieg, wpisuje się oczywiście w grono albumów zimowych. Ja powiem tak, nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem takiego przypisywania albumów do danej aury, ale też nie ma się co oszukiwać, to gdzieś działa podświadomie, że kiedy jest zima i śnieg za oknem, to sięgamy po Immortala czy Enslaved Frost i tak dalej. Jest trochę takich zimowych albumów. No i na pewno Setterial ze swoim Nordem też się w to wpisuje. No i jakieś 2 tygodnie temu u nas zaczęła się wspaniała zima. Kiedy nagrywam ten film, to niestety jest już pierwszy dzień, kiedy temperatury mają być powyżej zera. No a kiedy wy go będziecie oglądali, czyli jutro, no to już w ogóle mają być powyżej zera, więc za chwilę będziemy wszyscy pływali. Ale jeszcze za oknem trzyma się tego śniegu bardzo dużo, przynajmniej tutaj u mnie na południu jest tego śniegu od groma. No i te ostatnie dni naprawdę przyniosły konkretną zimę, a to oznaczało, że gdzieś tam też podświadomie oczywiście trochę sięgałem po takie albumy, które troszkę się z tym wiążą. Czy to po Immortala, o którym też za niedługo będzie w archiwum zresztą, czy to właśnie po Setteriala. Gdzieś tam mi się rzucił w oczy, mówię, a dobra, odświeżę sobie, bo co pewien czas lubię do niego wrócić. Ale nie jakoś wcale bardzo często. A dlaczego? A dlatego, że też nie jest to jakiś album właśnie o takiej przebojowości immortalowej na przykład. Jest tutaj dużo porównywalnej agresji, ale nie ma takich chwytliwych melodii, nie ma takich chwytliwych riffów, nie ma takich chwytliwych zagrywek, motywów i tak dalej. Setterial jest zarazem bardziej bezkompromisowy, a jednak trochę bardziej atmosferyczno-klimatyczno ku zadumie. Otóż oczywiście Setterial bazuje na agresji i jest jej tutaj całe mnóstwo. Brzmi to bardzo naprawdę agresywnie i źle, zimno, mrocznie, mroźno. Natomiast Setterial potrafi też wspaniale wpleść fragmenty spokojniejsze, wolniejsze, takie właśnie bardziej metafizyczno-mistyczne. Nie jest ich dużo, ale jednak są. A kiedy są, to panowie wychodzą z nich na tarczy i, przepraszam, starczą, przepraszam bardzo, starczą i zwycięsko. Do tego właśnie w tych wolniejszych fragmentach, ale nie tylko, doskonale wplatają gitarę akustyczną i to trochę też może się kojarzyć z Immortalem, bo oni też lubili to robić, ale oni to robili w innym stylu. Natomiast Setterial po prostu wrzuca ją jako momentami wręcz instrument prowadzący właśnie w tych wolniejszych fragmentach, w tych spokojniejszych fragmentach. Ona nadaje niesamowitego smaku i klimatu tym momentom, ale zdarza się to i w momentach szybszych. Także na pewno wszystko się tutaj zgrywa, jeśli idzie o oprawę tego albumu, o jego tytuł, o teksty, do których zaraz dojdę. No bo jest tu naprawdę bardzo, bardzo zimno. To jest pierwsze wydanie tego krążka z 96 roku. Potem wiem, że jakiś czas temu było też wznowienie. No okładka jest wspaniała, ale no widzicie sami. Beckett Nexehmu na pełnej, no ale oczywiście chronologia jest odwrotna. No i mój ulubiony typ wkładki, okładki, rewersu płyty. Ulubiony, bo to było dosyć popularne w latach 90., gdzie z tyłu były wypisane utwory i pojedyncze zdjęcia członków zespołu. Tutaj mamy bardzo ciekawy tekst, co też było dosyć popularne w latach 90. To znaczy odezwę do świata black metalowego, do słuchaczy. Otóż zespół stwierdza tam, że jest ponad wszystkimi, że ma gdzieś swoich krytyków, a jeśli
oni mają jakiś problem, to zapraszamy, możemy sobie to wyjaśnić i tak dalej, że oczywiście seterial to zło i walka z chrześcijaństwem i tak dalej, i tak dalej. Co też pokazuje, no wiecie, takie odezwy oczywiście były bardzo buńczuczne i pisało się je czasami bez żadnego powodu, a czasami był jakiś powód, bo gdzieś tam ktoś szkalował, obrażał czy narzekał, no to zespół reagował. Natomiast czyta się to bardzo fajnie, jest to takie sentymentalne, bo to naprawdę jest taki album, który w pigułce pokazuje ten nordycki black metal z lat 90., czyli właśnie jest ta buńczuczność, jest to, że jesteśmy ponad wszystkimi, jest ten rewers płyty z czterema zdjęciami osobnymi, z tytułami utworów, no i jest Zima i Szatan. To są właśnie te teksty. Tutaj też nie będę uciekał od jakichś immortalowych porównań, bo Immortal tego też ma u siebie dużo. Z tym, że Immortal robił to dużo bardziej poetycko i wiecie, romantycznie wręcz momentami. Natomiast u Seteriala ta zima też jest wypełniona demonami, złem, ciemnością. Te lasy zawsze są mroczne i ciemne, gnieżdżą się w nich nieczyste siły. Ale wszystko to spowite jest śniegiem i mrozem. Seterial nie robi tego aż tak poetycko, ale wcale niewiele gorzej, bym powiedział, jeśli w ogóle można tak mówić, po prostu w trochę innym stylu, ale też nie są to jakieś bardzo proste teksty. Tutaj często niektóre wersy potrafią naprawdę zaskoczyć swoją budową. Dlaczego polecam zapoznać się z tekstami Seteriala, bo warto sobie je poczytać. Myślę, że jak na tamte lata, to ta poetyka ich tekstów na pewno stawiała ich gdzieś w czołówce. Może i tego Immortala nie przeskakują, gdyż no, wydaje mi się, że Demonas w tych swoich tekstach to osiągnął szczyt takiego pisania. Czasami aż do przesady to szło, natomiast u Seteriala właśnie jest to chyba trochę bardziej wyważone, ale nadal bardzo, bardzo dobre. Także trudno w ogóle o tym albumie powiedzieć coś złego poza jedną rzeczą, taką, ale to już nie jest wina ani muzyków, ani samego albumu, tylko to, że po prostu ten album jednak chyba nie doczekał się takiego uznania, na jakie zasługiwał. Ale to, tak jak już powiedziałem, zapewne wynika z faktu, że on nie jest aż tak przebojowy. Że to, co Seterial gra, robi tutaj wszystko jak należy. Tutaj każdy dźwięk jest ok, wszystko jest ok, wszystko się po prostu zgrywa i świetnie działa na końcu, jako efekt końcowy, ale nie ma tej takiej totalnej przebojowości, która charakteryzowała czy to Battles in the North, czy już w ogóle The Heart of Winter, ale to jest inne nagranie jeszcze bardziej, czy chociażby nawet Pure Holocaust, bo Seterial nie zwraca tak bardzo na to uwagi. Seterial dużo bardziej według mnie dryfuje w stronę grania, które wcale niekoniecznie musi być bardzo chwytliwe, bardzo melodyjne. Ono jest melodyjne, ale nie tak bardzo. Natomiast im przede wszystkim chodzi o klimat tej zimy, tego mrozu i agresję. I ja to bardzo też doceniam, bo w black metalu przede wszystkim o to chodzi, a nie o chwytliwość i to, czy komuś się to będzie podobało, czy nie. I w tym też kontekście ta deklaracja z wkładki nabiera szerszego znaczenia. No, szkoda, że potem Seterial poszedł jak poszedł, co zrobić. Natomiast na szczęście dał nam Nord. Jeśli ktoś tego albumu nie zna, czy dawno już nie słuchał, to polecam sobie wrócić, bo naprawdę jest tam masa smaczków do odkrycia, masa rzeczy, w które można się zagłębić, dlatego warto bardzo ten album przebadać dokładnie, dać mu czas, poświęcić mu trochę uwagi, a nawet sporo tejże uwagi, bo on naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania i według mnie to jeden z klejnotów szwedzkiej sceny, która tych klejnotów w moim mniemaniu ma oczywiście sporo, ale nie aż tak dużo jak kraje ościenne, czyli Finlandia, czy Norwegia, czy nawet Grecja, która oczywiście krajem ościennym nie jest, czy też Polska, bo to są te kraje, które ja gdzieś tam stawiam ponad szwedzkim black metalem. No to chyba tyle. Mam nadzieję, że... jeszcze jedna sprawa. Ponieważ jest zima, to ma być zimno, a jak ma być zimno, to najbliższe odcinki archiwum
też będą poświęcone albumom, które mogą się z tą zimą kojarzyć. Będzie Immortal, będzie Enslaved. Będą tego typu sprawy. Wiem, że gdzieś tam zapowiadałem, że będzie Samael, ale na razie tego Samaela odłożyłem. Jego czas nadejdzie. No to tyle. Jeszcze raz polecam Wam Seteriala z 96 roku Nord. Dzięki. Do następnego.